Był czas, kiedy jedynym źródłem wiadomości ze świata były gazety. Dziś muszą konkurować z radiem, telewizją i internetem, ale kiedy chcemy poznać szczegóły wydarzeń i zapoznać się z ich wnikliwszą analizą, nadal sięgamy po prasę. Przed wiekami ludzie dowiadywali się o tym, co dzieje się w królestwie od miejskich heroldów i z obwieszczeń wywieszanych w miejscach publicznych. Pod koniec XV wieku w Niemczech pojawiły się pierwsze drukowane broszury z wiadomościami. Pierwszą anglojęzyczną gazetę wydrukowano w 1622 roku. W XIX wieku nowe techniki drukarskie pozwoliły obniżyć ceny. Gazety stały się dostępne dla mas. Oto w jaki sposób powstaje gazeta. Najpierw redaktor wydania wybiera teksty i ilustracje. Pochodzą one od zatrudnionych przez gazetę dziennikarzy i fotografów, ale także od niezależnych autorów. Dziennikarze wprowadzają swoje artykuły do redakcyjnego komputera. Tam również trafiają zeskanowane fotografie. Dzięki temu wszystkie materiały są do dyspozycji redaktora wydania. Gotowe strony, zwane kolumnami, są grupowane w czterostronicowe arkusze. Następnie przygotowywane są płyty do maszyn drukarskich. Pokryte plastikiem arkusze aluminium o grubości zaledwie 0,3 mm. Płyty trafiają na bęben urządzenia zwanego naświetlarką. Promień lasera omiata płytę, utwardzając plastik we wszystkich miejscach, gdzie ma pojawić się drukowany obraz. Z miejsc nienaświetlonych tworzywo zostanie wypłukane w serii chemicznych kąpieli. Trwa to około minuty. Następnie maszyna wybija na płytkach znaki techniczne. Drukarze użyją ich do prawidłowego ustawienia form na bębnach prasy drukarskiej. Po naoliwieniu bębnów formy zostają umocowane w prasie. Papier przywozi się w wielkich belach ważących 850 kg. Bele mocuje się w uchwycie pod prasą drukarską. Dwustronna taśma samoprzylepna połączy jedną rolkę z drugą, zapewniając nieprzerwaną dostawę papieru. Tę gazetę drukuje się metodą czterokolorową. Poszczególne farby nanoszone są na papier kolejno na oddzielnych stanowiskach. Druk rozpoczyna się powoli, ale już po chwili wstęga papieru rozpędza się do 40 km na godzinę. Każda linia prasy drukuje dwustronnie 16-stronicowy arkusz, po czym tnie wstęgę wzdłuż. Następnie wstęga jest cięta w poprzek na dwukartkowe pary drukarskie. Maszyny automatycznie układają strony we właściwej kolejności i przekazują do działu wysyłki. Thank you.
Mimo konkurencji ze strony radia, telewizji i internetu, gazety wciąż cieszą się zaufaniem jako źródło dokładnych i obiektywnych informacji, w zależności od wyznawanych poglądów i tego, jakie gazety się czyta.